Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na panelu zatytułowanym Czy finansowanie sportu przynosi korzyści biznesowe? Witam moich szanownych prelegentów, którzy są doświadczonymi menadżerami w tym zakresie. Witam Państwa zgromadzonych tutaj dzisiaj w sali i witam internautów, którzy, jak zapewniali mnie organizatorzy, bardzo licznie obserwują panele podczas Forum Wizji Rozwoju, co nas bardzo cieszy. Dziś porozmawiamy o finansowaniu sportu, czy to przynosi korzyści biznesowe. Powiem szczerze, że kiedy ja się jeszcze uczyłem marketingu, to temat finansowania sportu był traktowany bardzo marginalnie, a dziś jest chyba już taką znaczącą częścią tego marketingu mix, jest znaczącym narzędziem tego marketingu. Cóż, firmy postrzegają sport jako inwestycję, analizują oferty, wybierają te najlepsze, zastanawiają się nad metodami wycen wartości sportowych sukcesów. Okej, dwa dni temu mieliśmy w polskim sporcie znaczące wydarzenie. Polski piłkarz brał udział w finale Ligi Mistrzów. Nie chciałbym dzisiaj rozmawiać tylko o dużych pieniądzach w sporcie, ale chciałbym może zacząć od tego. I pierwsze pytanie skierowałbym do pana, przepraszam, jeszcze przedstawię oczywiście moich tutaj dzisiejszych prelegentów w kolejności alfabetycznej. To pan Przemysław Dalecki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu, pan Patryk Felmet, dyrektor do spraw marketingu grupy Lotos, pan Grzegorz Kita, prezes Sport Management Polska, pan Piotr Matecki, prezes zarządu firmy Sportwin i PR9 czy PR9, okej. Jest też pomysłodawcą i organizatorem Forum Sportu i Biznesu i pan Bartłomiej Orzeł, wicedyrektor Centralnego Ośrodka Sportu. Witam panów. Jak mówiłem, dwa dni temu mieliśmy to znaczące wydarzenie. Robert Lewandowski brał udział w finale Ligi Mistrzów. Był znaczącą postacią Ligi Mistrzów. Chciałbym zapytać pana prezesa Kitę, czy Robert Lewandowski byłby w tym miejscu, w którym był dwa dni temu, gdyby nie duże pieniądze, gdyby nie sponsorzy, którzy go spotkali no, na jego drodze na szczyty. Generalnie, jaka jest rola pieniądza w dużym sporcie? Szczerze mówiąc, to case Roberta Lewandowskiego, gdybyśmy go mieli łączyć z biznesem, to właściwie mniej by się w tej chwili nadawało do tego mówienie o samym meczu PSG-Bayern. Natomiast Robert Lewandowski, tak co do zasady, jest w ogóle świetnym case'em tego, jak zarządzać swoimi aktywami finansowymi, bo on już bodajże chyba 7 czy 8 lat temu w ogóle część swoich funduszy przeznaczył do specjalnego funduszu private equity, który inwestuje portfelowo w szereg rozmaitych spółek. Do tego w różny sposób sięga po kolejne biznesy, począwszy od rynku nieruchomości, poprzez e-commerce, czy w ogóle przedsięwzięcia handlowe. Nie mówię już o tym, o osobnej ścieżce właściwie, jaką idzie Anna Lewandowska. Także gdyby w ogóle używać takich dwóch określeń, Robert Lewandowski i biznes, to nawet nie ta potrójna korona, nie te potrójne jakby osiągnięcia, które były w niedzielę, tylko w ogóle jego umiejętność zarządzania aktywami właściwie portfelowymi i też w pewnym sensie karierą rozumianą nie tylko biznesowo, finansowo, ale też wizerunkowo, bo Robert Lewandowski w dość ciekawy sposób w ogóle podchodzi do kampanii marketingowych i pomimo, że czasami w jednym momencie czy w jednym miejscu nakładają się dwie lub nawet trzy rozmaite aktywacje marketingowe, to one się ze sobą wzajemnie nie gryzą. Oczywiście w tej beczce miodu są też pewne takie elementy dziegciu, bo mimo wszystko Lewandowski jest na przykład ambasadorem czy twarzą marki Huawei, która jakby w tej dzisiejszej rzeczywistości, przy tych wszystkich jakby takich domniemaniach, w jakiś sposób czy sprzęt Huawei'a, czy TikToka używają Chińczycy, to już się staje w pewnym sensie kontrowersyjne. Natomiast, no mówię, jeżeli słyszę Robert Lewandowski i biznes, to raczej myślę o jego aktywach portfelowych, mniej o Bayernie, mniej o PSG. Chociaż temat w ogóle Bayernu jest dość ciekawy, gdyby już tak podejść do tego bardzo finansowo, bo często w ostatnich latach słyszeliśmy, że na przykład Lewandowski by osiągnął więcej, gdyby grał w Realu Madryt, w Barcelonie, w takich zespołach, które w pewien sposób traktuje się, że są gdzieś wyżej.
Ale jak popatrzeć na aspekty finansowe, to przecież Bayern jest nadal w top 5, może top 4, jeżeli chodzi o przychody finansowe, bo w tej chwili nie pamiętam, czy on jest na miejscu trzecim, czwartym czy piątym, ale to jest absolutny szczyt, tak? To są firmy, które generują ponad 500 milionów euro rocznego przychodu i to jeszcze w odniesieniu, że te dane Deloitte'a są powiedzmy sprzed półtora sezonu, bo zwykle one mają takie opóźnienie. To jest absolutny lider swojego rynku i absolutny lider też komercjalizacji, ponieważ kluby niemieckie z reguły słynęły z tego, że najwięcej tak naprawdę pieniędzy potrafią komercjalizować, czy optymalizować, czy monetyzować z tak zwanej działalności handlowej, reklamowej, marketingowej. To wcale u nich nie ma tej nadpodaży, która wystąpiła w Premier League, czy nawet w niektórych klubach hiszpańskich, że to prawa telewizyjne dominują ich strukturę przychodów, tylko oni właśnie są bardzo dobrzy w sensie takim czystego marketingu, umiejętności dywersyfikacji właściwie tak naprawdę swoich przychodów i umiejętności wyciągania ich od, bezpośrednio od konsumenta, znaczy wyciąganie to złe słowo, po prostu zarabiania na konsumencie. No to odpowiedziałem nie na temat, ale bardzo szeroko. Dobrze, to ja jeszcze poproszę o uzupełnienie pana, bo Robert Lewandowski faktycznie jest tutaj specyficzną postacią, ale jednak większość sportowców potrzebuje sponsorów i potrzebuje jednak pieniędzy. No tak, no to jest oczywiste. Jeżeli sport często jest postrzegany przez pryzmat dominujących dyscyplin, czyli głównie piłki nożnej, a w każdym razie na gruncie europejskim piłki nożnej, może trochę koszykówki, może siatkówki, no to faktycznie widzimy, że wielu zawodników sobie radzi. Natomiast to jest powiedzmy, nie wiem, 5-10% rynku. Natomiast właściwie każdy pozostały sektor rynku, mniej medialne dyscypliny, mniej znani sportowcy, oni są wręcz uzależnieni od tego, czy pozyskają jakieś fundusze i to w wielu wypadkach właściwie na własną rękę, ponieważ system dystrybucji pieniędzy przez na przykład związki sportowe no nie jest systemem idealnym. Często sportowiec nie może spełnić pewnych parametrów, które mu umożliwiają właściwe warunki do trenowania, zgrupowania zagraniczne itp. itd. Także właściwie bez sponsoringu zewnętrznego, bez szeroko rozumianego marketingu, być może bez zaangażowania samorządów, no tak naprawdę wiele dyscyplin, klubów, związków sportowych i sportowców właściwie by nie istniało. To jest jakby naturalne. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że nie można też sprowadzać tego typu działań do czegoś, co się nazywa pewnego rodzaju pomocą dla sportu, bo to mimo wszystko dewaluuje wartość marketingu sportowego. Marketing sportowy to jest jednak pewnego rodzaju transakcja, tak? Ktoś oferuje pieniądze, ktoś daje te pieniądze, ktoś płaci za sportowca, klub czy zawodnika i w zamian dostaje korzyści o charakterze ekspozycyjnym, wizerunkowym, czasami handlowym, czasami biznesowym. To zawsze jest transakcja. Warto generalnie na to patrzeć w ten sposób i szukać tych elementów transakcyjnych, nie sprowadzać tego, choć warto, czasami do CSR-u czy do powinności czysto samorządowych na przykład. Czy mogę się włączyć? Proszę bardzo. Tak, przepraszam, ja właśnie zapraszam do takiej żywej dyskusji, jeżeli tak, któryś z panów chciałby się włączyć. To bo dużo mówią o Robercie Lewandowskim. Ja myślę, że w ogóle dla też uporządkowania dzisiejszej dyskusji należałoby tą piłkę nożną troszkę oddzielić od pozostałych dyscyplin sportowych, bo to nam troszkę zobrazuje realia też polskiego sportu, europejskiego, światowego. Natomiast oczywiście Robert Lewandowski się cieszy, pewnie Anna Lewandowska tym bardziej, z rosnących przychodów i dochodów. Natomiast dla polskiego sportu generalnie jest to pewne zagrożenie komunikacyjne, to znaczy jeśli byśmy dzisiaj otworzyli albo w ostatnich dwóch, trzech dniach portale informacyjne, to dominacja jest praktycznie 90% informacji związanych z Robertem Lewandowskim. Tym samym inne dyscypliny sportowe, inni sportowcy praktycznie nie funkcjonują i tak naprawdę przez ostatnie kilka lat nie funkcjonowali. Oczywiście rozważamy, ten marketing jest czasami po prostu brutalny i też ta komunikacja na zewnątrz jest też brutalna i wykorzystuje to, o czym konsument chce czytać. No i to jest pewien problem. Poza tym Robert Lewandowski no, zgarnia spore budżety firm, które można przypuszczać, że mogłyby oczywiście trafić do sportu. Nie jest powiedziane, żeby trafiły. Jednakże można powiedzieć, że Robert Lewandowski stał się taką konkurencją też wewnętrzną dla innych dyscyplin sportu, innych sportowców, innych twarzy. Bo pewnie jak mielibyśmy później rozważać popularność kolejnych sportowców, to już ta rozpoznawalność jest może na nieco niższym poziomie. Oczywiście jest Robert Kubica, też kolosalne pieniądze, też tą Formułę 1 czy sporty motorowe należałoby oddzielić. Także chciałbym też zauważyć, że mimo że mówimy dużo pozytywnego, to dla generalnie polskiego sportu Robert Lewandowski jest pewnym takim bagażem i problemem natury takiej komunikacyjnej, jak można zaistnieć w świadomości konsumenta.
Właśnie rozpocząłem od Roberta Lewandowskiego, ale zaznaczyłem, że nie chciałbym o nim właśnie dużo rozmawiać ze względu na to, że istnieje cała masa innych sportowców godnych uwagi, którzy no może nie są na pierwszych stronach gazet, a ich działanie, ich aktywność też przyciąga kibiców i no właśnie i pojawiają się sportowcy, pojawiają się oferty i pojawia się sponsor. I tu mam pytanie do pana dyrektora Felmeta, przepraszam. Proszę powiedzieć, jakie oferty do państwa od sportowców, od klubów trafiają? Jak państwo liczycie zwrot zainwestowanego kapitału w sport? Czy jest w ogóle możliwe zmierzenie wzrostu rozpoznawalności marki, zainteresowania produktami firmy ze strony środowiska sportowego czy kibiców? W jakich momentach pojawia się nazwa, logo firmy? Dzień dobry państwu. No to na pierwsze dwa pytania w zasadzie mógłbym odpowiedzieć pomidor, pomidor. Natomiast w jaki sposób możemy to przeliczać? No, wskaźniki są różne. Takim najbardziej jaskrawym, najpopularniejszym i chyba też najprostszym wskaźnikiem przeliczenia takiej wartości działalności sponsoringowej twardej to ekwiwalent reklamowy, czyli obliczanie, ile dana organizacja, podmiot, przedsiębiorstwo, w tym przypadku Grupa Lotos, musiałaby zapłacić komercyjnie telewizji, aby ekspozycja logotypu była w takim miejscu, w takim czasie i tak dalej. Oprócz tego jest szereg takich wskaźników, powiedzmy bardziej z obszaru B2C, czyli wskaźnik sentymentów marki, skłonności zakupowe klientów. No i z tych badań, którymi dysponujemy, wynika, że kibice, i tu już nie rozróżniając dyscyplin sportowych, ale szeroko rozumiani kibice są bardziej skłonni do podejmowania decyzji zakupowej u partnera, co do którego wiedzą, że on sponsoruje dyscyplinę sportu, którą się pasjonują, czy piłkarza, czy sportowca, który jest ambasadorem danej marki. No i to w zasadzie tyle. Okay, natomiast odpowiem jeszcze, przepraszam, jak już mamy chwilę pauzy, to co do tego Bayernu i odpowiedzi na pytanie o pieniądze. No, najlepszym chyba dowodem na to, że pieniądze w sporcie na takim poziomie są niezbędne, jest to, że jednym z udziałowców Bayernu Monachium jest podmiot komercyjny grupa Audi, czy już teraz Volkswagen, ale generalnie brand Audi. Więc abstrahując od pewnego no, takiego zapewnienia logistyki, wydawania w ramach jakichś akcji sponsoringowych piłkarzom samochodów i tak dalej, no to bez tych pieniędzy ten sport na pewno nie szedłby do przodu, na pewno nie szedłby do przodu w takim tempie i na pewno by się tak nie profesjonalizował, jak się profesjonalizuje. I myślę, że to bez względu na dyscyplinę, czy powiemy o piłce nożnej, czy powiemy o skokach narciarskich, no to jakby technologia, ta robotyzacja i automatyzacja postępująca, no wpływa na to, w jaki sposób ten sport wygląda. Grupa Lotos jest związana, to myślę, że to nie jest żadna tajemnica, z Polskim Związkiem Narciarskim od blisko 20 lat, 17, o ile mnie pamięć nie zawodzi. No i wtedy, kiedy rozpoczynaliśmy współpracę, no mieliśmy Adama Małysza, który no jest, mam nadzieję, że się nie obrazi, ale no jednak naturszczykiem, jest pewnym wyjątkiem potwierdzającym regułę i możemy kłócić się o to, który z panów jest lepszy, czy Adam Małysz, czy Kamil Stoch, ale no nie zapominajmy, że to pewnie trochę przesadza, ale no Adam Małysz trenował na drewnianych nartach. No Kamil Stoch, który jest oczywiście wyjątkowym sportowcem, no ale miał okazję trenować dzięki tym przetartym szlakom przez Adama Małysza. Jeśli mogę odnieść się, bo właśnie bardzo fajny przykład tutaj podał dyrektor. Myślę, że nie mielibyśmy takich sukcesów w skokach, gdyby nie uruchomiony no już chyba właśnie kilkanaście lat temu program sponsoringowy Lotos Skoki Narciarskie, jeśli się nie mylę, dla młodych skoczków. Zresztą fajnie to było wykorzystywane w spotach reklamowych grupy Lotos, czyli te wywiady Stocha, jak miał tam 7 lat, pewnie państwo pamiętacie. To jest właśnie idealny, według mnie, taki modelowy program sponsoringowy, czyli że firma buduje dyscyplinę, tworzy tą dyscyplinę i później na tym korzysta i czerpie korzyści i wcale nie musi ją to tyle kosztować. Pamiętamy pewnie Plus i zaangażowanie Plusa w siatkówkę już też dobre paręnaście lat temu.
to dzięki tym środkom, dzięki oczywiście też telewizji Polsat zbudowano, odbudowano siatkówkę i później Plus czerpał korzyści jeszcze przez wiele lat. Także bardzo ciekawy przykład, bo mówimy o takim sponsoringu, który rozumiemy tradycyjny, związany, nie wiem, z reklamą na koszulce, na bandach. Natomiast mi się podobają wszelkiego rodzaju programy, które właśnie polegają na inwestowaniu, też zgodnie z dzisiejszą tutaj dyskusją i tematem dyskusji. Czy warto inwestować? No ten przykład właśnie tego programu pokazuje, że warto, bo mamy następców, budujemy dyscyplinę i sponsor umiejętnie też czerpie z tego korzyści wizerunkowe, ale też pewnie dotyczące wzrostu właśnie rozpoznawalności i sprzedaży. Właśnie, bo to ja jeszcze może proszę bardzo. Trochę, bo pan spytał o pewne takie liczby czy dane związane z marketingiem sportowym, to ja bym tak trochę właśnie uzupełniając powiedział, że jak obserwuję badania RCR Energia Opinia, z którą współpracuję już właściwie 15 lat z tym Instytutem Badawczym, to tam z reguły w tych badaniach corocznych w Sponsoring Monitorze są dane, że co najmniej około 70-75% osób lepiej ocenia firmy, które inwestują w sport, niż te, które w ten sport nie inwestują, jak mają do wyboru po prostu produkt konsumpcyjny. To jest oczywiście aspekt o charakterze wizerunkowym, natomiast bardzo ważna jest też kolejna jakby liczba, że około 50-60% osób uważa, że sponsor inwestując w podmiot sportowy sportowca de facto daje korzyść konsumentowi. Nie tylko temu sportowcowi, ale konsumentowi, bo dzięki temu konsument może fascynować się tym, że dany zespół przystępuje do rozgrywek, że sportowiec uczestniczy w rozgrywkach. To też oczywiście ma aspekt wizerunkowy. Natomiast w tych badaniach pojawia się bardzo konkretna liczba, czy bardzo konkretne liczby o charakterze biznesowo-sprzedażowym, czyli około 25-30% konsumentów czy ankietowanych deklaruje, że kupiłoby produkt sponsora, który sponsoruje ich klub albo dyscyplinę, którą się interesują. Oczywiście nie jest to liczba, można powiedzieć, taka homogeniczna, bo w tych 25% czy 30% ankietowanych jest tak, że na przykład 15% kupi produkt, 4% zdecyduje się na obejrzenie go na półce w supermarkecie. Natomiast to są te bodźce, które generalnie biznes potrzebuje, żeby nastąpiła taka rzeczywista reakcja konsumenta w kierunku marki, nie tylko na poziomie wizerunkowym, który może przełożyć się na aspekt handlowo-biznesowy, ale żeby te bodźce były takie właściwie czasami merkantylne, mówiąc wprost. I oczywiście to są badania uniwersalne. Natomiast jeżeli jakakolwiek firma robi promocję, gdzie wiąże produkt sportowy z jakąś limitowaną edycją gadżetów, tak jak to robi na przykład Orlen czy Lotos, no to tam, czy na przykład wody mineralne czy piwo, to tam oczywiście te wyniki sprzedażowe są jeszcze dramatycznie większe, lepsze. Dlaczego dramatycznie? Bardzo dużo większe. Prezes Kita powiedział, że właśnie to... O tym idealnym modelu inwestowania w sport i współpracy na linii sportowiec-sponsor. Wobec tego chciałbym też zapytać pana dyrektora Daleckiego o to, jak samorząd patrzy na sponsorowanie sportu. Samorząd też jest sponsorem sportu. Tak, dokładnie. Znaczy ja wstępnie powiem tylko to, co państwo pewnie widzą, że nigdy jeszcze w historii polskiego samorządu nie było takiego mocnego zaangażowania w temat sportowy i to jest pewne zjawisko, które trwa powiedzmy od mniej więcej dekady, może kilkunastu lat. Gdybyśmy szukali powodów, to pewnie jednym z nich było to, że te kilkanaście lat nastąpiła wyraźna zmiana, jeśli chodzi o sposób życia Polaków. Znaczy Polacy wstali z kanap, ruszyli się i sport stał się sposobem na życie. I w związku z tym, ponieważ tutaj pan Grzegorz Kita w swojej pierwszej wypowiedzi wspomniał o powinnościach samorządu, takie zadania są samorządowe, to jest zaspokajanie lokalnych potrzeb społeczności lokalnych, także w zakresie sportu, to zadanie własne gminy. I proszę zwrócić uwagę, że to się wiąże nie tylko z nakładami na sport, które są o wiele większe, to są także kwestie organizacji w ogóle tych zadań. Kiedyś bardzo często sport był przyczepiony do innych sfer życia samorządu, to były wydziały kultury, promocji, turystyki, sportu, rekreacji. Dziś to są samodzielne podmioty, samodzielne jednostki budżetowe, samodzielne spółki. To jest także kwestia bardzo szerokiego zakresu zadań. Od budowy obiektów sportowych, organizacji imprez dużych, większych, mniejszych, organizacji rekreacji i także właśnie sponsoringu. Przy czym u nas ten sponsoring, powiedziałbym tak, on jest też różnorodny, bo taką formą sponsoringu są też kwestie na przykład nagród dla sportowców z tytułu osiągnięć. Są to także stypendia sportowe. Jest to oczywiście cały system dotacji dla szkolenia dzieci i młodzieży w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, czy ustawę o sporcie. I wreszcie powiedziałbym taki czysty sponsoring, który jak się okazuje tak naprawdę ma więcej wspólnego z tym sponsoringiem powiedzmy ze strony prywatnych podmiotów, czy w ogóle podmiotów gospodarczych niż różnic.
bo rzeczywiście jesteśmy traktowani jak każdy inny sponsor. Do nas są również kierowane oferty objęcia mecenatem sportowym, nie tylko organizacyjnym, ze strony klubów i ze strony wydarzeń. W tych ofertach one się nie różnią niczym, to znaczy mówiąc krótko, my za określone świadczenia reklamowe w postaci chociażby tych miejsca na koszulce przeznaczamy określone kwoty finansowe. Tak jak każdy inny podmiot możemy zostać partnerem strategicznym, sponsorem złotym, srebrnym, brązowym, partnerem głównym, partnerem tytularnym. Oprócz tego, że najczęściej jesteśmy oczywiście miastem gospodarzy na przykład pewnych wydarzeń. Więc w tym obszarze rzeczywiście podobieństw jest wiele. Co nas różni, to pewnie to, że my na takie korzyści stricte biznesowe nie patrzymy, aczkolwiek na takie korzyści dostrzegamy, jest ich wiele, bo tak naprawdę dla nas każde chociażby duże wydarzenie to jest też element budowy wizerunku, pozytywnego wizerunku miasta, to jest podnoszenie prestiżu miasta, to jest zwiększanie jego rozpoznawalności. Tym bardziej, że tak jak Gdynia jest miejscem organizacji wielu imprez wysokiej rangi, rangi Mistrzostw Świata, rangi Mistrzostw Europy. Są to w wielu przypadkach imprezy cykliczne od wielu, wielu lat. W związku z tym te korzyści nieczysto biznesowe dla samorządu, one są oczywiste i duże. Natomiast przekładają się też na korzyści biznesowe dla tych podmiotów, które na terenie miasta działają. To także jest oczywiste. Ja może, jeżeli mogę, to uzupełnię, bo no to też nie jest tak, tak myślę, mówię z perspektywy Grupy Lotos, nie wiem jak pozostali przedsiębiorcy, ale to też nie jest tak, że my tu jesteśmy zimnymi ludźmi, którzy siedzą z kalkulatorami w rękach i liczą zwroty z każdego zaangażowanego pieniądza. No, dobrym przykładem, o którym powiedział pan Piotr i za to dziękuję, jest program Szukamy Następców Mistrza, czyli ten program w ramach współpracy z Polskim Związkiem Narciarskim. Mamy też rakiety Lotosu, to jest działanie komplementarne do współpracy z Polskim Związkiem Tenisowym. Mamy Piłkarską Przyszłość z Lotosem, która jest działaniem komplementarnym do współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i głównym sponsorem reprezentacji Polski. I mówię o tym dlatego, że no, co do zasady sponsorowanie, finansowanie takiego sportu na poziomie dziecięcym, no jakby trudno to jakkolwiek zmierzyć i trudno liczyć na jakiś zwrot. To po pierwsze to jest perspektywa bardzo długofalowa, ale przede wszystkim w takich działaniach najważniejsze chyba jest poczucie sponsora, że ma realny wpływ na kształtowanie odpowiednich postaw dzieci i młodzieży. Jeżeli przy tym uda się zrobić i osiągnąć taki sukces, jak osiągnęliśmy przy współpracy z Polskim Związkiem Narciarskim, gdzie w zasadzie no 75% kadry skoczków to podopieczni właśnie programu Szukamy Następców Mistrza, to tym lepiej. No ale wiadomo, że tak nie zawsze jest. Dziękuję. Ja bym chciał też, pewnie też troszkę, może nie tyle dla uporządkowania dyskusji, ale rozdzielić ten sponsoring firm z udziałem Skarbu Państwa od prywatnego biznesu. Nie ma co ukrywać, że w Polsce w sponsoring sportowy prywatni przedsiębiorcy bardzo trudno się angażują. Nie ma badań niestety, które nam jasno zobrazują, jaki to jest procent, ułamek w całych wydatkach na sponsoring. Natomiast faktycznie jest tak, że spółki Skarbu Państwa poza tymi efektami, które mają osiągać, no mają też jakieś ponadczasowe cele, czy to o czym właśnie tutaj pan dyrektor wspomniał. Bardzo dobrze to, co się pojawiło w ostatnich latach i nieco uporządkowało, uszeregowało rynek sponsoringu sportowego przez spółki Skarbu Państwa, to jest kodeks dobrych praktyk sponsoringowych. Tam my między innymi możemy poczytać właśnie o efektywności programów sponsorskich. Ja mam mieszane uczucia co do wartości medialnej, natomiast oczywiście dobrze, że ona jest, bo to jest właściwie chyba w tej chwili jedyna dana porządkująca rynek sponsoringu sportowego w Polsce. To było jedno bardzo ważne wydarzenie dla sponsorowania przez spółki Skarbu Państwa sportu w Polsce. A druga ważna decyzja to była decyzja o tym, że związki sportowe muszą mieć obowiązkową strategię rozwoju. I to jest rzecz, która była wymuszona przez poprzedniego ministra
nie chcę się pomylić, czy 4 czy 5 lat temu. I wtedy nagle doszło, jak Państwo zaobserwują, do wielu przetasowań w wielu związkach. Okazało się, że niektórzy nie wiedzą, co to jest strategia, niektórym było ciężko przygotować, a w tej chwili spółka, która chce się zaangażować w daną dyscyplinę, oczekuje od dyscypliny pomysłu strategii rozwoju. Oczywiście strategii rozwoju nie na jednej czy dwóch kartkach, ale obrazującej rozwój dzieci i młodzieży, popularność dyscypliny, wzrost i tak dalej. I zaczęła się realna rywalizacja czy konkurowanie o też ten kapitał jak gdyby ze spółek Skarbu Państwa. Natomiast nie mamy w Polsce w tej chwili rozwiązań zachęcających prywatnych przedsiębiorców i tutaj temat warto chyba się nad nim pochylić. Dlaczego mam w ogóle sponsorować polski sport? Dlaczego mam wchodzić w sponsorowanie lokalnego klubu? Skoro mimo wszystko jest więcej moim zdaniem nadal barier różnego rodzaju, bo dużo mówiliśmy o tych emocjach, lojalnych konsumentach, natomiast jeśli spojrzymy po drugiej stronie lokalnego sponsora, który ma zaangażować się w klub piłkarski, koszykarski, to pojawiają się takie problemy jak zachowania zawodników, jak działacze zarządzający klubami, jak wizerunek kibiców, wizerunek obiektu. To są problemy, o których też się nie mówi i takiemu przedsiębiorcy często do szczęścia nie jest potrzebny ten sport, bo on jest bardzo ryzykowny w wielu obszarach. Wszyscy pewnie będziemy tutaj siedzący zachęcali jednak do inwestowania w sport, ale zobaczmy, zwróćmy też uwagę, że jednak rodzi on wiele różnego rodzaju barier takich organizacyjnych, które mogą wpłynąć niepotrzebnie na wizerunek sponsora. Też miałem przyjemność przez 7 lat pracować w Lechu Poznań, w marketingu moim zadaniem było pozyskiwanie sponsorów. To jedna z bardzo dużych firm mięsnych, którą udało mi się zachęcić do sponsorowania, powiedziała, że nigdy w historii nie miała tylu kontroli Urzędu Skarbowego, jak po zaangażowaniu się w sponsoring sportowy. Dlaczego? No bo wydatki na sponsoring sportowy to jest usługa marketingowa, to jest koszt. Obliczanie, ile jest warta ta reklama, dlaczego ona jest tyle warta, czy przypadkiem nie chce wygenerować większych kosztów, żeby zmniejszyć przychód i tak dalej, to są realne problemy polskiego sponsoringu, o których się nie dyskutuje, a które funkcjonują. Jeszcze dopytam, czy to oznacza, że spółki Skarbu Państwa mają potencjał większy ku temu, żeby w ten sport inwestować, a prywatny kapitał takiego potencjału nie ma? Nie ma co ukrywać, że są to budżety no, zdecydowanie większe, są to największe firmy. Natomiast kiedyś to była taka troszkę wolna amerykanka. Zresztą mówimy o tym sponsoringu, że to sponsoring polityczny i to nie jest nic złego w tym określeniu, bo jest taki rodzaj sponsoringu, na który wpływ ma wiele czynników. Ten kodeks dobrych praktyk sponsoringowych, jakkolwiek możemy go oceniać, no jednak postarał się w pewien sposób uporządkować, uszeregować. Też jest opinia ministerstwa odnośnie angażowania się w niektóre dyscypliny. Nie mówię tutaj o typowo komercyjnych takich projektach z Robertem Kubicą, czy właśnie rozwoju, ale tutaj głównie o wspieraniu właśnie przez spółki Skarbu Państwa dyscyplin sportowych, związków sportowych. Oczywiście te związki sportowe niektóre przestałyby funkcjonować, gdyby nie te środki ze spółek Skarbu Państwa. Także tutaj jest problem złożony, natomiast mówimy o diametralnie różnych budżetach. Ja chciałbym, aby ten sponsoring rozwijał się u podstaw. Jest dużo lokalnych przedsiębiorców z dużymi budżetami, którzy nie do końca wiedzą, czy warto wydawać, jak wydawać, jeszcze jak wykorzystać ten sponsoring sportowy właśnie, może też w ujęciu takim lokalnym. Tak, choć z mojego punktu widzenia przykład idzie z góry, to znaczy to fakt zaangażowania spółek Skarbu Państwa w moim prywatnym odczuciu wynika z pewnej no, misyjności działań spółki Skarbu Państwa i każda spółka Skarbu Państwa w mojej ocenie powinna być pewnym benchmarkiem, wzorem działań. I dlatego też może, oczywiście kwestia budżetów i tak dalej jest istotna, ale też zakładam, że dlatego te potężne pieniądze, gdyby to wrzucić do jednego worka wszystkie spółki Skarbu Państwa, to też nie znam, prawdę mówiąc, tych proporcji procentowych, ale myślę, że one byłyby miażdżące na korzyść spółek Skarbu Państwa. I to by oznaczało, że odwracając pytanie, moglibyśmy zadać sobie pytanie, no jak wyglądałby polski sport, gdyby nie zaangażowanie spółek Skarbu Państwa na poziomie budżetowym, finansowym i tak dalej. Z drugiej strony, no to właśnie my, takie firmy jak Grupa Lotos czy Grupa Orlen, to spółki, które powinny, mówiąc kolokwialnie, świecić przykładem i finansować przedsięwzięcia, zarówno te bardzo popularne jak piłka nożna, czy jak i te mniej popularne, niszowe, lokalne, i tak dalej, i tak dalej. I pewnie w perspektywie długofalowej to zaprocentuje i być może ten punkt widzenia przedsiębiorców prywatnych no też trochę ulegnie zmianie, bo jeżeli oni zobaczą, że oprócz tego, że no,
miło jest się pokazać na tle sukcesu sportowego i to lubi każdy, no to też można to jakoś zmonetyzować. Jeżeli to się zrobi mądrze, to można to zrobić. Natomiast mamy też przykłady w spółek prywatnych, które no nie do końca dopasowały chyba, albo nie do końca umiejętnie zmonetyzowały swoją chęć sponsoringu i tu trudno im zarzucić złą wiarę, no jeżeli położyły potężne pieniądze na sponsorowanie, ale nie uzyskały zwrotu, to też nie ma się co dziwić, że nie są tym do końca zainteresowane, jeżeli to było pierwsze podejście i od razu zakończyło się w topu. Ja tylko dodam jeszcze dwa zdania. Bardzo ważną rzecz, tutaj mi się przypomniało, jak pan mówił, że kluby sportowe, organizacje sportowe nie doceniają tego know-how, który wnosi sponsor. A to jest rzecz niewycenialna, czy dużo warta, więcej warta często nawet od tego wkładu finansowego. Znaczy klub sportowy patrzy tak, mam ten 500 000 od sponsora, okej, niech przeleje i wszystko fajnie, pięknie. Natomiast często sponsorzy, tu też w przypadku Grupy Lotos czy innych firm, jest zaangażowanie agencji kreatywnych, które tak naprawdę budują ten produkt sportowy często, albo nawet budują go od zera, albo odbudowują jego wizerunek. I na to warto zwrócić uwagę, że sponsoring wcale nie oznacza tylko i wyłącznie kasy, ale sponsoring oznacza również pewne know-how, bo często po stronie sponsora są osoby, które mają dużo większą wiedzę, dużo większe doświadczenie. I jeszcze wracając do tych przedsiębiorców prywatnych, to mamy dwa rodzaje też takiego sponsoringu, tak troszkę może ustematyzuję, czyli sponsoring rodzinny. Angażuję się i wspieram lokalny klub dlatego, bo moja córka tam uprawia, bo ja kiedyś grałem w kosza. Tu zresztą z tej części tu mamy przykład Prokomu, to był taki przez wiele lat przykład, bo właściciel grał w koszykówkę, jego syn chyba grał w koszykówkę, córka grała w tenis, więc powstał też projekt Prokom Tenis dla tenisistów, z którego zresztą Radwańska zdaje się załapała się wtedy na ten projekt. I mamy jeszcze, mówiliśmy o politycznym, mówiliśmy o rodzinnym, to jeszcze bym powiedział biznesowy. I to mogą być takie firmy, o których też pan wspomniał, że oni generalnie nawet nie wiedzą, dają kasę na ten klub sportowy, na tego sportowca, bo wiedzą, że mogą załatwić inne cele sponsoringu, bo celem sponsoringu wcale nie musi być obecność wokół kamery, celem sponsoringu może być motywacja pracowników, wiele firm idzie w tym kierunku, czyli ma loże VIP-owskie albo dostawców. Celem sponsoringu może być dotarcie do kogoś, do prezydenta miasta, do władz, do innego biznesu i nawiązanie relacji biznesowych. Także tych celów sponsoringu może być zdecydowanie więcej. Nie wiem, czy Grzegorz jeszcze jakiś rodzaj sponsoringu? Nie, no pewnie jeszcze by się parę znalazło, natomiast Piotr powiedział o rzeczy, która dzisiaj jest w ogóle bardzo ważna i częściowo w efekcie się pojawia w sumie u spółek Skarbu Państwa. Ja od paru dobrych lat, czy może już od dekady, jestem zwolennikiem bardzo holistycznego podejścia do marketingu sportowego, czyli nie tylko ekwiwalenty, nie tylko zwroty o charakterze zwrotu z inwestycji czy zwroty finansowe, ale całość możliwości, potencjału i narzędzi, które można za pomocą danej transakcji zrealizować. Natomiast bardzo wielu sponsorów tego nie robi. Często po stronie z kolei podmiotu sportowego brakuje pewnego takiego supportu kreatywnego, żeby wskazać, co jeszcze możemy zrobić ciekawego, co możemy zrobić lepiej. Ja dla przykładu powiem Państwu, że jak realizowałem projekt T-Mobile Ekstraklasa, no to T-Mobile mógł generalnie zostać na poziomie sponsora tytularnego. No byłby w nazwie T-Mobile Ekstraklasy, miałby mnóstwo wyświetleń, ekspozycji na bandach elektronicznych, wzmianek o charakterze tytularnym, natomiast oni w którymś momencie zdecydowali się na przykład robić fanzony przy stadionach. Ja tych fanzon zrobiłem 250. To było 250 miasteczek kibicowskich, które w dniu meczu stawialiśmy przy stadionie. To była oferta dla całej społeczności lokalnej. Tam przychodziły całe rodziny. Niektórzy tam spędzali 40 minut, niektórzy 4 godziny. Zdarzały się przypadki, że ludzie nie wychodzili z fanzony na mecz, bo im się bardziej podobało w tej fanzonie niż na meczu, bo tam oczywiście był szereg atrakcji, począwszy od piłkarzyków gigantów, rozmaitych konsol, siłomierzy kopaczy, ale to była właśnie tego typu oferta, tak, że wyciągamy ludzi z domu, inspirujemy ich, stwarzamy im tak naprawdę prawdziwy dzień meczowy, a nie dzień meczowy, który w istocie jest w sumie samym meczem. Także tych elementów holistycznych trzeba po prostu pokazywać więcej i w sumie dzisiaj spółki Skarbu Państwa dotarły do pewnego momentu takiego holistycznego, że no od nich, jako właśnie tego Skarbu Państwa, można oczekiwać, że one podejdą nie tylko ekwiwalentowo, ale też właśnie w kwestii promocji kultury fizycznej, rozumianej jako całość sportu, rekreacji, aktywności sportowo-ruchowych, że wezmą pod uwagę własnych pracowników, że wezmą pod uwagę społeczność lokalną, że wezmą pod uwagę barwy narodowe, sztandar, to co można za pomocą sportu promować, w jaki sposób można promować Polskę. Także to jest takie no, bardzo szerokie zagadnienie właściwie. I tu jest dobry przykład Ekstraklasa, gdzie właśnie Bank Państwowy został sponsorem tytularnym, natomiast T-Mobile
chyba realizując inne cele, zajął się innym rodzajem marketingu przy okazji Ekstraklasy. No ówcześnie T-Mobile'owi na pewno bardzo chodziło o rebranding sery na T-Mobile'a, natomiast no widać, że po prostu sponsor potrafi bardzo mocno pociągnąć za sobą produkt sportowy rozumiany jako klub, poziom rozgrywek, ligę i tak dalej, bo T-Mobile przecież też na przykład robił bardzo fajne konkursy dla kibiców, gdzie oni nagrywali spoty, które potem T-Mobile emitował jako takie pięciosekundówki billboardowe właściwie przed meczami. Także tutaj ten poziom zaangażowania występował na bardzo wielu aspektach czy bardzo wielu elementach i on de facto pokazuje, jak szerokie to są wody marketingu sportowego, jak wielofunkcyjne jest to narzędzie po prostu. Jeśli mnie pamięć nie myli, to T-Mobile jest od niedawna jakimś sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej. Po paru latach wrócili. Jeszcze może na propos samorządów, bo jeszcze przypomniałem sobie taką rzecz, bo samorządy rzeczywiście wiele mogą też na marketingu sportowym szeroko rozumianym ugrać, oczywiście na poziomie wizerunkowym, na poziomie relacji ze społecznością lokalną, ale wiele aspektów jest też realnie biznesowych. Przecież jak ja 2 lata zarządzałem Runmagedonem, to Runmagedon jest takim produktem dość specyficznym, gdzieś pomiędzy rekreacją sportową i aktywnościami ruchowymi, a takim klasycznym sportem. I Runmagedon na przykład plasując się w danym miejscu, czyli będąc tutaj w Gdyni na Kolibkach, na Babich Dołach, czy na przykład idąc do Szczyrku, czy na Wierchomle, Runmagedon jest produktem, można powiedzieć, mikroekonomicznym. Jeżeli Szczyrk ma w naturalny sposób około 5000 mieszkańców, a ja się porozumiewam z tym regionem, czy z tą gminą, że tam faktycznie plasujemy i robimy Runmagedon, to w weekend, taki od piątku do niedzieli, tam przyjeżdża około 5 do 7 tysięcy uczestników. Każdy z nich przyciąga średnio od 1 do 4 osoby towarzyszącej, no bo to jest jakiś rodzaj wyczynu, którym się chce człowiek pochwalić. Jeżeli 1/3 z nich zostaje przez dzień lub dwa, to nagle się okazuje, że taki produkt sportowy po prostu wystrzeliwuje taką mikroekonomiczną kulę przychodową dla danego regionu, bo to są hotele, bo to jest konsumpcja, bo to jest nawet tankowanie na stacjach paliw. A to mówimy o Runmagedonie, a przecież tych imprez generalnie samorządy mogą tworzyć wiele, ściągać Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy w bardzo wielu dyscyplinach, podchodzić nawet do tego trochę też merkantylnie, która dyscyplina za sobą, że tak powiem, ciągnie bardzo dużo uczestników. Mistrzostwa Świata w półmaratonie, które miały się odbyć w Gdyni, to jest też ciekawy przykład, bo z jednej strony mamy tam zawodowców, ale z drugiej strony one są otwarte dla bardzo dużej ilości biegaczy, którzy tutaj de facto w sumie na zgłoszeniach chyba zrobili rekord. Tam było 25 tysięcy zgłoszeń monetarnych, oczywiście dla organizatorów, ale te 25 tysięcy ludzi, no co najmniej część z nich zostanie w Gdyni czy w Trójmieście na dzień, może na 2, na 3. To jest naprawdę potężna kula ekonomiczna, mikroekonomiczna, która się toczy. Tak, no ja chciałem to potwierdzić, rzeczywiście tak jest, bo Gdynia jest takim miastem też, miastem młodym, więc my nie mamy takich walorów, powiedziałbym, historycznych, nie mamy zabytkowego rynku, zamków, zabytków innych, więc mamy oczywiście pewne walory takie, bym powiedział, naturalne, więc Gdynia rzeczywiście z pełną świadomością jest gospodarzem takich imprez, bo one faktycznie są pewnym produktem turystycznym. To na potwierdzenie tego, o czym mówił pan Grzegorz, mogę tylko powiedzieć, że statystyki z Ironmana, to jest przecież największe zawody triathlonowe w tej części Europy i pierwsze w ogóle w Europie Wschodniej. Co ważne, one z każdym rokiem zyskują, jakby ranga się podnosi. Tutaj przyjeżdża absolutnie światowa czołówka, tutaj padają najlepsze wyniki wśród kobiet i mężczyzn na świecie. My jakby wiemy, że one nie tylko dorównują swoim standardem z przygotowaniem tym najlepszym na świecie, ale w zasadzie one te standardy wyznaczają. I statystyki chociażby z zeszłego roku pokazywały, że na blisko 3000 uczestników 40% to byli obcokrajowcy, a z tych osób, które przyjeżdżały, przeciętnie te osoby przyjeżdżały w towarzystwie 2 innych osób, bo triathlon jest takim trochę, powiedziałbym, wyczynem rodziny, to znaczy najczęściej jeden członek rodziny startuje, a żona lub mąż z dziećmi dopinguje. I zostali w Gdyni na 2 noce, tak? Czyli ta wartość dodana, ta ekonomiczna dla lokalnych przedsiębiorców, no jest tutaj no, niebagatelna, tak? Oczywiście mówimy o tych imprezach na zastanej infrastrukturze sportowej, no bo wiadomo, że jak Mistrzostwo Europy piłce nożnej, no to koszt budowy dawnej PGA Areny czy Energa Stadion, no to był ogromny. Natomiast tego typu imprezy, one nie wymagają właściwie jakichś nadmiernych, jakichś dramatycznych inwestycji, tylko w pewnym sensie już wykorzystują wytworzenie się tej kuli mikroekonomicznej, takie jak Runmagedony, jak ten bieg, powiedzmy, otwarty czy masowy w ramach Mistrzostw
świata w półmaratonie. No to są właśnie takie, można powiedzieć, idealne przykłady ekonomiczne. Natomiast ja bym tylko zwrócił uwagę, bo faktycznie tutaj Gdynia pod kątem organizacji imprez dla osób z zewnątrz no, od wielu lat dominuje, bardzo ciekawe projekty, ale pamiętajmy, żeby jednostki samorządowe nie zapomniały o tym mieszkańcu, no bo jednak tym głównym celem powinno być to, żeby mieszkaniec czuł się lepiej dzięki miastu. A wiemy, ja przynajmniej wiem, jak wygląda też niezadowolenie często z maratonu, bo jest w Poznaniu, bo zamknięte są drogi. Jest dużo takich utrudnień, bo miasto wykłada na przykład 1 000 000 zł, a dlaczego nie wybuduje ścieżek rowerowych? Więc tutaj bardzo ważna jest też strategia rozwoju sportu w mieście, żeby te wszystkie rzeczy troszkę zbilansować. Tu właśnie pan na początku powiedział o tych trzech takich obszarach, tak? Wspierajmy młodych sportowców, no bo czy nie warto pochwalić się tym, że na Igrzyskach Olimpijskich będzie ktoś z mojej miejscowości, który wyrósł, który się tu wychował, a wiem, że sportowcy już w tej chwili są sprytni i wybierają miejscowości ze względu na to, bo ktoś da większe stypendium, nie? To już też się robi taka troszkę niezdrowa, moim zdaniem, walka nawet konkurencyjna pomiędzy miastami. No i pytanie, skąd on jest, ten zawodnik? Także też pamiętajmy o tych mieszkańcach, rodowitych mieszkańcach że dla nich też trzeba tworzyć właśnie ten sport u podstaw, no bo dzięki sportowi będą mogli mieć lepsze zdrowie w przyszłości. Tak chyba też jest cel. Okej, ja bym jeszcze zapytał w tej chwili o sponsoring Centralnego Ośrodka Sportu, aby dać tu szansę panu dyrektorowi Orłowi wypowiedzieć. Dziękuję za tą szansę na ja już się zabranie głosu. Pytanie. To zapraszam. My jako Centralny Ośrodek Sportu mam dosyć jednego takiego większego partnera, jest nim Toyota i to nawet nie sam koncern Toyoty, dystrybutor Toyoty w Polsce, a jeden z dealerów Toyoty, który posiada oddziały tam, gdzie znajdują się nasze ośrodki, i ta współpraca od dłuższego czasu nawiązała się i trwa. Oceniamy ją bardzo pozytywnie i ze strony naszej, i z tego co wiem, bo ostatnio negocjowaliśmy też przedłużenie tej umowy ze strony samego sponsora. Był kiedyś w ośrodku w Zakopanem taki epizod, że poszukiwaliśmy sponsora tytularnego dla Wielkiej Krokwi. No i skończyło się to tym, że była wielka awantura z lokalną społecznością, to jeszcze był rok 2011, gdzie był taki pomysł, żeby właśnie jedna z firm była dopisana do Wielkiej Krokwi. Skończyło się to wielką awanturą. Dzisiaj, jak widać, Wielka Krokiew pozostaje bez sponsora tytularnego. Tutaj nie chcieliśmy, z tego co wiem, po prostu denerwować lokalnej społeczności, no bo wiemy, że też współpraca nasza z gminami, czy to właśnie z gminą Zakopane, czy z innymi gminami, gdzie znajdują się nasze ośrodki, jest bardzo istotna. Natomiast jeżeli chodzi o ten sponsoring, czy o tych sponsorów tytularnych obiektów sportowych, no to jeżeli byśmy popatrzyli na przykład na zeszły sezon Ekstraklasy Sportowej, no to mieliśmy 3 drużyny, które grały na obiektach posiadających sponsora tytularnego. To były Kielce, Gdańsk i Poznań. Natomiast jeżeli byśmy to porównali z państwami Europy Zachodniej, tak, no to tutaj, jeżeli popatrzymy na przykład na Premier League, no to były tylko 2 kluby, to Arsenal i Manchester City, które mają Etihad i Emirates jako sponsorów tytularnych swoich obiektów. Natomiast jeżeli porównamy to na przykład do Niemiec, to tam wysyp tych sponsorów tytularnych obiektów sportowych no jest znaczny, bo czy to Borussia grająca na Signal Iduna Park, czy Bayern grający na Allianz Arena, Bay Arena, Red Bull w Lipsku, Mercedes-Benz w Stuttgarcie. Także tutaj myślę, że bardzo dużą rolę, i to w przypadku też Premier League, odegrało przywiązanie do tych tradycyjnych nazw, czyli czy to Old Trafford, czy Anfield Road. No ciężko jest sobie wyobrazić, żeby te stadiony posiadały swojego sponsora tytularnego. No też możemy to powiedzieć o tych największych stadionach, czy to w Hiszpanii, czy we Włoszech. No ciężko jest sobie wyobrazić, że stadion, który przez wiele lat staje się symbolem, bo on jest nie tylko miejscem rozgrywania meczy przez drużyny sportowe, ale też pewnym symbolem danego miasta, nagle posiada sponsora tytularnego, nosi zupełnie inną nazwę. Natomiast jeżeli byśmy popatrzyli też na sponsora tytularnego
obiektów, bo oprócz COS OPO, czyli Ośrodku Przygotowań Olimpijskich, Centralny Ośrodek Sportu też posiada halę widowiskowo-sportową Torwar, gdzie jednak przeważająca większość tych imprez, które się odbywają, to są imprezy artystyczne, koncerty. Oczywiście imprezy sportowe również się odbywają, natomiast no, należą one do rzadkości z uwagi na charakterystykę tej hali. No, jest to największa hala widowiskowa kryta w Warszawie z takim parkingiem, także też tutaj pod tym kątem dużo imprez artystycznych jest rozważanych. To warto też zwrócić uwagę, że pod kątem nadawania tych sponsorów tytularnych dla obiektów sportowych, oprócz odbywania się imprez sportowych czy mecze sportowych, no to myślę, że istotny jest też ten aspekt, jaką rolę ten obiekt pełni w życiu tej całej lokalnej społeczności, czy odbywają się tam koncerty, różne inne imprezy, targi, eventy, no wtedy to szanse na zwrot i przełożenie się tej nazwy sponsora na publikacje prasowe, czy też zapamiętanie przez odbiorcę lokalnego, no jest znacznie większe. Dziękuję bardzo. No właśnie. Niebo płacze, że Forum Wizja Rozwoju się powoli kończy. Miejmy nadzieję, że będzie nas słychać, że warunki atmosferyczne umożliwią nam kontynuowanie. Ja zapraszam Państwa, będę zapraszał Państwa do zadawania pytań po drugiej serii tutaj pytań do Panów prelegentów. Natomiast chciałbym teraz się zapytać o taką rzecz. No, mamy epidemię. Mamy stan epidemii, pandemii na świecie i stan epidemii w Polsce. Bardzo mocno wpłynęło to na sport generalnie, na to jak sportowcy mogli przygotowywać się do zawodów i generalnie no, na ich kondycję. Chciałbym zapytać panów i każdego z panów osobno, jak wpłynęło to tutaj na styk sportu i biznesu, na panów działalność. Ja może powiem od strony tego, czym się zajmuję na co dzień, bo prowadzę też sieć szkółek piłkarskich w województwie wielkopolskim, lubuskim i no i wiadomo, że stanęliśmy tam na dwa miesiące w sumie. Natomiast to, co jest niebywałe, to zmiany zachowań konsumentów praktycznie z tygodnia na tydzień. To jest, wydaje mi się, że w gospodarce, ja przynajmniej za mojego żywota nie przypominam sobie takiego okresu, że dzisiaj matka myśli tymi kategoriami, jutro już myśli inaczej w kontekście przyprowadzenia dziecka na trening, co oczywiście w przypadku mojej działalności ma kluczowe znaczenie. I faktycznie tak było, że te pierwsze tygodnie było bardzo, bardzo dużo obaw, ale też szacuję, że około 70% zawodników, czyli też rodzin, wróciło do treningów z radością. Byłem wręcz mile zaskoczony tym, że po tych dwóch miesiącach, jak rodzice przeprowadzali dziecko na trening, to faktycznie ono było zadowolone i się cieszyło i nie było takich obaw. Natomiast zawsze jest ta grupa, która jest pod wpływem też mediów ogólnopolskich, tak? Czyli zauważyłem, że jeśli zaczyna się więcej pisać o negatywnych aspektach związanych z pandemią, to przekłada się to na zachowania konsumenckie. To jest takie moje bezpośrednie doświadczenie. My też wysłaliśmy około 1500 dzieci na wakacje, na obozy. To był bardzo duży obszar, o których wiele instytucji, cały obszar turystyki właściwie lobbował w ministerstwie, zresztą też jako Stowarzyszenie Szkółek Akademii Piłkarskich PAS. I udało się doprowadzić, że pod pewnymi rygorami te obozy można było realizować, natomiast też spadki są ewidentne. Jaki to ma wymiar na szkolenie? No to jest to dość oczywiste, tak, że przez pewien czas nie była to naturalny trening, normalny trening w wielu dyscyplinach sportu, ale tutaj też ukłony do COS-u, bo z tego co wiem najszybciej uruchomił możliwości trenowania w tych sportach indywidualnych i kto wie, może to w przyszłości przełoży się, bo to pół roku szkolenia naprawdę ma duże znaczenie i fajnie, że tu ministerstwo tak zareagowało z COS-em i szybko wrócono. Natomiast co do spraw biznesowych, to obawiam się, że skutki i efekty negatywne poznamy w kolejnym roku. To będzie wtedy dopiero, dowiemy się, jakie to będzie miało przełożenie na sponsoring. Sponsorzy oczywiście umiejętnie też niektórzy wykorzystali ten fakt, bo na przykład umowa kończyła się w czerwcu na sponsoring, wiedzieli, że jej nie przedłużą,
no to był to idealny moment, żeby w marcu powiedzieć, wiecie co, stanęła mi firma, nie mam pieniędzy, skróćmy tą umowę albo weźcie sobie innego sponsora. Więc to było wiele pozytywnych przykładów, czyli firm, które wykorzystały znowu w inny sposób wizerunkowy, czyli przedłużyły współpracę, pokazując tym samym kibicom, że ta marka klubu sportowego na przykład jest dla nich bardzo ważna. Teraz mam pewne obawy, że odczujemy to i również spółki Skarbu Państwa w kolejnym roku te umowy będą renegocjowane, tych pieniędzy w sporcie będzie zdecydowanie mniej i cofniemy się o jakieś 2-3 lata, bo będziemy 2021 pewnie odbudowywali, 2022 wróci coś do normalności i dopiero 2023 moim zdaniem wrócimy do tego, na jakim byliśmy pułapie teraz. Także nie ma co się oszukiwać, że pieniądze będą mniejsze. Co więcej, jest zagrożenie też takie, że czytałem też ciekawy artykuł o firmach, którym udało się osiągnąć większe przychody, chociażby wszystkie firmy IT związane, chociażby, nie wiem, taki Kick Meeting, one nie chcą angażować się w sponsoring, żeby nie było to źle odebrane przez rynek, przez konsumenta. Aha, tym się dobrze powodzi, a ja właśnie straciłem pracę. Czyli takie skojarzenie, można powiedzieć, nie do końca dobre, bo tak Grzegorz powiedział o tych wynikach, że warto sponsorować, że pozytywny jest odbiór. Tak w Polsce nadal sponsoring też w innych badaniach kojarzy się z dobrobytem, z finansami głównie. I są firmy, które nawet nie chcą, żeby było używane słowo sponsoring w ich kontekście, więc... Gdzieś tam podzieliłem, to może trochę zamiksowałem, ale chciałem podzielić to od strony konsumenta, od strony firm i od strony takiej czysto sportowej. Proszę pan dyrektorze, wywołany tutaj. To właśnie jakoś zostałem wywołany już tutaj do tablicy, to powiem jak to wygląda z perspektywy szkolenia, no bo co przede wszystkim tym zajmuje się dostarczaniem możliwości technicznych, infrastrukturalnych dla sportowców do treningu. No my staraliśmy się jak najszybciej po zamknięciu tych ośrodków, kiedy jeszcze to nie było wiadomo, jak będzie się ta pandemia rozwijać i jak sytuacja na świecie, czy jak już wiedzieliśmy, że te igrzyska się nie odbędą, no to już, czy zostaną przełożone na kolejny rok, no to już kamień spadł nam z serca. Natomiast ciągle poszukiwaliśmy możliwości, żeby te COS-y otworzyć. Dostaliśmy taką możliwość od razu, kiedy ministerstwo zgodziło się na otwarcie naszych OPO, my niezwłocznie do tego przystąpiliśmy. Zainteresowanie sportowców, tutaj muszę przyznać, że przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Mamy zapewnienie na zgrupowania na długi okres czasu. Oczywiście zdarza się tak, że w związku z tą niepewnością te zgrupowania są odwoływane częściej i w krótszym terminie do rozpoczęcia niż to miało miejsce przed pandemią. My znowu jesteśmy tutaj wyrozumiali, bo też zdajemy sobie sprawę z tego, że związki sportowe funkcjonują w nowej rzeczywistości tak samo jak i my. No, przygotowaliśmy naprawdę bardzo ostre procedury dotyczące przede wszystkim naszych pracowników, no, ale także sportowców, no bo nam wszystkim zależy na tym, żeby ci sportowcy nie zarazili się koronawirusem, żeby ten koronawirus nie dostał się do naszych ośrodków, ponieważ no, dla sportowca profesjonalnego na przykład wypadnięcie z takiego trybu przygotowywania się na 2 tygodnie przez koronawirusa, czy nie daj Boże jeszcze przechodzenie tej choroby w jakiś sposób cięższy, problemy z płucami, no może powodować, może zabrać mu szansę, na którą pracował 5 lat, no to, bo mamy to przełożenie, więc no i tutaj trzeba pamiętać, że mieszają się w tych centralnych ośrodkach sportu jednocześnie sportowcy przygotowujący się do olimpiady, sportowcy, którzy jeszcze walczą o kwalifikacje, ale też sportowcy młodzieżowi, którzy przyjeżdżają na przygotowania, na różne zgrupowania. Tutaj muszę przyznać, że pod kątem dbania o swoje zdrowie i dbania o sytuację sanitarną, przestrzegania tych reguł, to sportowcy, którzy przygotowują się do igrzysk, czy chcą jechać na igrzyska, zdecydowanie dużo mocniej przywiązują wagę do tego, żeby tych obostrzeń przestrzegać, w przeciwieństwie na przykład do tych młodszych grup, bo tutaj zdarza się, że tych naruszeń jest troszeczkę więcej. Ja też dodam, że z perspektywy mojego gabinetu, okna, to było bardzo 3 miesiące przygnębiające. Kiedy się patrzy na obiekty sportowe, na co dzień tętniące życiem, na które się przewija setka dzieciaków, tysiące w zasadzie można powiedzieć, na kilku boiskach i jest pusto i cicho. Natomiast więc kiedy na początku maja żądał możliwość otwarcia boisk, myśmy nie mieli wątpliwości, że trzeba to zrobić, tym bardziej, że też determinacja po stronie klubów, akademii była bardzo duża. I myśmy się wszyscy w te reżimy sanitarne wpisali, mimo tego, że one oczywiście wymagały i pewnych nakładów finansowych i że te początki były trudne, to znaczy faktycznie tutaj, tak jak tutaj
Pan Piotr mówił na początku, widać, nie wszyscy rodzice tak śmiało i odważnie dzieciaki na te zajęcia puszczali. Natomiast ja w tym całej sferze finansowania tego sportu zawodowego dostrzegam jakiś pozytyw. To znaczy, jak Państwo śledzili na przykład Ekstraklasę, to się dawno nie pojawiło w rozgrywkach tylu młodych ludzi. Gdyby nie pandemia, nie było na takich możliwości. Tak? 16-17-latkowie wchodzili, grali całe mecze, strzelali bramki, więc można powiedzieć, że to pomogło trochę oczyścić niektóre niepotrzebne kontrakty zawierzone. Ciekawe, ilu z nich to podopieczni piłkarskiej przyszłości z Lotosem, ale odpowiadając na Pana pytanie, no my wychodzimy z założenia, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie i to takiej biedy, jaka wydarzyła się z powodu pandemii, no chyba nikt z nas nie pamięta, więc odpowiadając wprost, nie wycofaliśmy się z żadnego kontraktu sponsoringowego. Pomimo tego, że oprócz takich umów no, wieloletnich, długoterminowych, mamy też takie projekty ad hoc, jak na przykład Nadzieje Olimpijskie, które są stricte powiązane z jeszcze wtedy planowaną olimpiadą w 2020 roku. I no, nawet tym sportowcom, nawet w sensie no, ich jakby przygotowań i tego, że ich kalendarz sportowy i kalendarz przygotowań kręci się w zasadzie no, wyłącznie wokół Igrzysk Olimpijskich, no, zapewniliśmy takie wsparcie, jakie tylko było to możliwe, oczywiście w oparciu o obowiązujące umowy. Nie jest tajemnicą, że no, wszystkie umowy sponsoringowe, to zresztą już chyba powiedział prezes Kita, wszystkie umowy sponsoringowe mają w swej konstrukcji zarówno pewne wynagrodzenie stałe, jak i premię za wynik sportowy. No tu jakby siłą rzeczy tego wyniku sportowego z przyczyn ani niezależnych od nas, ani niezależnych od sportowców nie mogło być, natomiast ta baza, tam gdzie było to możliwe, pozwalały nam na to zarówno przepisy prawa, jak i zawarte umowy, to zostały obowiązujące. Zwrócę uwagę właśnie na jeszcze jeden problem, który pojawił się w pandemii, związanym z wyjściem ze sponsoringu. Pojawiły się firmy, które należy zrozumieć, one straciły często dochody z dnia na dzień, chociażby branża turystyczna. Tak, to ja się tutaj zgadzam, branża, że jakby nie oceniajmy w tej sytuacji, branża, jakby nie oceniajmy tak, prywatnego tak, biznesu. Nie? Bardziej zmierzam do tego, że bardzo dużo firm logistycznych sponsorowało kluby, czy nadal sponsoruje transportowych i one faktycznie straciły z dnia na dzień przychody. Nie rozumiem postawy wielu klubów, które tą winą obarczały jak gdyby sponsora. Często nie ma przygotowanej tak zwanej exit strategy, czyli strategii wyjścia ze sponsoringu. Przecież można umiejętnie podziękować, rozstać się, albo nawet powiedzieć temu sponsorowi, no słuchaj, nie płać, może jak wróci wszystko do normy, przeżyjemy ten kryzys razem. I tutaj faktycznie dobre powiedzenie, że prawdziwy przyjaciół gdzieś tam czy poznaje się w biedzie, ale to też nie działa, tylko zauważmy od strony sportu, który często jest bardzo roszczeniowy, a nie potrafi zrozumieć też tej sytuacji na rynku, która się pojawiła i że firmy naprawdę, no niektóre były czy są bliskie upadkowi. Jeszcze jednej rzeczy zapomniałem wspomnieć odnośnie tego, jak się będzie rozwijało to po pandemii, to pamiętajmy, że jednak wiele firm dostało wsparcie z tarczy i to sprawia, że one nadal funkcjonują. Zresztą tutaj w niejednym pomieszczeniu, w niejednym panelu słyszeliśmy, że naprawdę początek przyszłego roku będzie prawdziwym weryfikatorem. Zobaczymy, jak będzie kształtowała się inflacja, zobaczymy, ile firm, które skorzystały z tarczy, przetrwają, a ile upadnie. I wówczas będziemy mogli realnie ocenić bezrobocie, zmieniające się zachowania konsumentów, które też mają jakieś przełożenie na sport, może troszkę mniejsze, bo jak ktoś lubi aktywność fizyczną, no to wiadomo, że nie potrzeba aż takich pieniędzy do uprawiania. No niemniej musimy chwileczkę jeszcze pewnie poczekać. To mam pytanie do pana prezesa Kity, a może jest to czas w takim razie na to, żeby przejmować kontrakty sponsoringowe? To trudno powiedzieć. Ja bym się jeszcze może tylko na chwilę odniósł do samego Lotosu, bo tego typu postawy sponsorskie są dość godne i szlachetne, jeżeli tak to można określić. Natomiast na rynku mamy też dużo przykładów no, postaw takich, nie wiem, czy można je nazwać egoistycznymi, no bo właściwie każdy przypadek trzeba traktować indywidualnie i rozumieć, co stoi za decyzją sponsora, bo trzeba przede wszystkim pamiętać, że transakcje sponsoringowe to są transakcje dwustronne czy wielostronne, tak? To musi być kompromis, dialog, wzajemny szacunek partnerów. Natomiast no, na przykład grupa PGE właściwie linearnie ścięła swoje kontrakty sponsoringowe o 50%, tak przynajmniej oznajmili, nie?
We Francji z kolei Canal Plus powiedział brutalnie, nie płacimy ostatniej transzy za prawa telewizyjne i tyle. Także tutaj podejrzewam, że tak samo dużo jest przykładów dobrych, jak i w cudzysłowie niedobrych. No różnie to bywa, natomiast pandemia, problem z pandemią jest taki, że no to jest zjawisko niespotykane chyba w dziejach świata. Pandemia dokonała anihilacji świata sportu. On zniknął z dnia na dzień, bo sport produkuje poprzez inwenty, imprezy, oczywiście transakcje marketingowe, reklamy, marketing, ale no jednak tym korem jest po prostu rywalizacja sportowa, która nie zanikła w sposób schodkowy, tylko została ścięta przez pandemię z dnia na dzień. Po prostu nastąpił koniec jakiejkolwiek rywalizacji. W tym momencie zaczęły się problemy, że kluby i podmioty sportowe nie produkują de facto swoich zarobków, nie tworzą przychodów, mają stałe koszty, wisi nad nimi potężne niebezpieczeństwo tego, że transakcje, że umowy sponsoringowe będą renegocjowane albo niewypłacalne, albo cięte i bardzo niepewna przyszłość, bo to jest w ogóle w tej chwili problem tego typu, że my nie możemy mówić o pandemii, że ona już była, skończyła się, skończył się co najwyżej lockdown lub pierwszy lockdown, no tak chyba możemy to określić. Jeden Bóg wie, co się będzie działo we wrześniu, w grudniu, w styczniu przyszłego roku, czy faz będzie 2, 5 czy 8, czy my jesteśmy w fazie 1A, czy 1B, czy 1C. Właściwie tego nie wiemy. Wiemy tylko, że na pewno lockdown zanihilował ten świat sportu, wywołał gigantyczne straty o charakterze utraty przychodów, ale też wywołał mnóstwo strat takich bardzo realnych, bo przecież Grand Prix F1 w Melbourne, ono się nie odbyło na dzień przed startem, czyli tam byli już wszyscy, tam byli kibice, tam byli zawodnicy, tam były teamy, tam był rozstawiony padok, opłacony marketing, reklama, telewizja, media, wszystko i te zawody się po prostu nie odbyły. I takich przykładów jest bardzo dużo, bo wiecie Państwo, to nie jest tak, że z punktu widzenia biznesowego zawody nie odbywają się w dniu, w którym się odbywają, tylko ich cykl przygotowawczy czasami wynosi 6 miesięcy, czasami rok, czasami 2-3 lata i to jest mnóstwo kosztów, które idzie w kierunku obsługi etatów, wszelkiego rodzaju działań marketingowych, reklamowych. Jeżeli zawody się przesuwają o pół roku, o rok, to to są straty no właściwie już jakby kompletnie nieodwracalne. Natomiast z punktu widzenia takiego strategicznego, ja na przykład dość dobrze patrzę na decyzję czy MKOL-u, i w sumie FIFA też, tak? Czyli takiej dalekiej ucieczki do przodu, nie przewlekania pewnych decyzji, że poczekamy jeszcze miesiąc, poczekamy 2 miesiące, przełożymy się o pół roku, tylko to są takie mocne, strategiczne cięcia, uciekamy na przyszły rok z naszą wielką imprezą sportową, bo mamy świadomość, że od nowa musimy przygotować ciąg logistyczny, eventowy, marketingowy, od nowa muszą się przygotować zawodnicy, nie jesteśmy w taki negatywny sposób zwinni, elastyczni, że a jak tylko się sytuacja poprawi, to my wrócimy ze swoją imprezą. No nie, no trzeba po prostu stworzyć taki bardzo poważny bufor bezpieczeństwa i ten rok to jest właściwie tak z mojego punktu widzenia minimum, bo naprawdę ja uważam, że w tej chwili jesteśmy też w takiej dziwnej fazie kryzysu ukrytego czy kroczącego, gdzie wiele firm, czy nawet jednostek, czy osób nie ujawnia, czy nie zdradza swoich problemów finansowych. One będą w cudzysłowie się ujawiały wraz z kolejnymi miesiącami i zobaczymy dopiero właśnie za miesiąc, za trzy, za cztery, jaka jest rzeczywista sytuacja gospodarki, na co stać sponsorów, na co stać też podmioty sportowe. Dodałbym jeszcze, jakbyśmy mieli szukać takiego optymizmu, bo warto też trochę poszukać go w każdym kryzysie, no bo kryzys też motywuje, to tutaj pan dość dobitnie powiedział, pan Przemysław, o tych weryfikacji pewnych zarobków. Chociaż przeraża mnie to, że ja nie słyszę, żeby kluby Ekstraklasy mniej płaciły, a wręcz podpisują kolejne kontrakty, więc jestem pod wrażeniem, a zarobki tam są naprawdę spore. Natomiast ten optymizm polega na tym, że chociażby z Holandii przychodzą informacje, mam nadzieję, że tutaj też Ministerstwo Zdrowia ma takie informacje, że przynajmniej w sporcie dzieci i młodzieży do 12 roku życia mówi się, że dzieci między sobą nie emitują, nie zarażają się nawzajem. To z Holandii jest wniosek, dlatego Holandia bardzo szybko wróciła i być może, ja wiem, że bardzo duża dyskusja jest o powrotach do szkoły, ale wydaje mi się, że ministerstwo też ma dane, informacje, jeśli chodzi o sport dzieci i młodzieży i bardzo ważne, że zmieniono tą decyzję o zamykaniu miejsc aktywności fizycznej, bo gdzie tą odporność nabywać, prawda, jeśli nie poprzez uprawianie sportu. I tu byłbym spokojny, że nawet jeśli będzie bardzo źle się działo, to nie wyobrażam sobie raczej zamknięcia na takiej zasadzie jak ostatnio obiektów sportowych w takich 100%, tym bardziej
bardziej, że obserwowałem tutaj, zresztą byłem na meczu Centralnej Ligi Juniora, obiektów w Gdyni, jak są dezynfekowane, jak to, jaka jest dbałość i tu jestem spokojny, że organizatorzy to zapewnią. Natomiast z drugiej strony mówimy praktycznie o upadku branży eventowej, bo to nie tylko eventy sportowe, ale to eventy muzyczne, koncertowe. To są setki tysięcy, może przesadziłem, ale dziesiątki tysięcy na pewno miejsc pracy. No i tego w tym sezonie nie było. Powolutku się to odbudowuje, ale straty są olbrzymie i oczywiście to będzie miało przełożenie na również rynek sportowy. Także jak miałbym szukać optymizmu, to wydaje mi się, że aktywność fizyczna przez rządzących będzie jednak stawiana na tym pierwszym miejscu i będziemy walczyli o tą swoją odporność poprzez aktywność fizyczną. Dziękuję bardzo. Obiecałem, że oddam głos Państwu na sali. Czy są pytania jakieś? Podejdę z mikrofonem, zachęcam. Dziękuję bardzo. To ja może odniosę się, bo też troszkę przy tej dyscyplinie byłem poprzez osobę, która swego czasu rozkręcała rugby. Mi się wydaje, że spadło z nieba to, że rugby może być na igrzyskach, prawda? To jest dla was praktycznie, spadło wam to z nieba. Natomiast problem rugby polega na tym, że siódemki nie dogadują się ze tradycyjnym. Nie wiem, czy pan przyzna tutaj... Gratuluję, także miło mi też poznać, natomiast no, generalnie zauważam problem, że wy nie potraficie się wewnątrz dyscypliny jakoś dogadać, porozumieć, bo łatwiej jest oprzeć szkolenie o siódemki, budować wszystko na siódemkach i później ewentualnie realizować coś w gronie 3 czy 4 razy większym, bo tyle potrzebujemy zawodników do tradycyjnego rugby. To jest, ja zauważyłem wewnątrz jak gdyby dyscyplinę. Kolejna rzecz to fajnie by było, żebyście pokryli trochę więcej Polski, bo jednak są to takie punkty na mapie, a więc nie macie jeszcze takich pewnie zasięgów. Natomiast odnosząc się do Ekstraklasy, ja nie wiem skąd to zainteresowanie też aż takie sponsorów niektórych Ekstraklasą. Dlaczego? Ponieważ uważam, że tam jest bardzo trudno określić, kto jest tak naprawdę grupą docelową. Kluby nie dysponują często badaniami, kto przychodzi na trybuny. Natomiast u was można to określić, można zrobić, przeprowadzić badanie, analizę, możecie zweryfikować to. Niektóre związki sportowe mają niesamowity potencjał, którego zupełnie nie wykorzystują, bo mają tysiące osób, których mają w systemach zgłoszonych do systemu uprawiania dyscypliny, bo w jakichś dyscyplinach indywidualnych należy na przykład wykupić licencję, chociażby w związku pływackim. Natomiast ta baza zupełnie nie jest wykorzystywana, ten potencjał marketingowo. I czasami właśnie się zastanawiam, po co wydawać często miliony na kluby, no zostajmy już w tej piłce nożnej, ale w siatkówce też nie są małe pieniądze wcale, więc też tę piłkę nożną tak się nie czepiajmy. Skoro mogę lokalnie sponsorować fajny klub, do którego mam dotarcie do określonej grupy docelowej. Tylko z drugiej strony to produkt musi być przygotowany, to wy musicie być przygotowani, to wy musicie mieć, czuć się silni. Sponsor powie, no jeśli ja mam jeździć po tych wszystkich klubach rugby i pytać się, czy oni mają bazę danych, czy nie mają, połączcie siły, zastanówcie się, czym jesteście, jaką macie ofertę, jakie produkty możecie oferować. Rugby ma wiele cech dyscypliny, która pasuje do wielu marek, prawda, bo
bo pewnie poza tymi podstawowymi skojarzeniami jak siła, jakieś uderzenie, walka, moc, no pewnie jest druga sfera kontuzjogenności i tak dalej, to ma to przełożenie. Więc wydaje mi się, że chyba tak szczerze to trochę w zarządzaniu dyscypliną jest problem, a nie tak naprawdę w tym, że nie ma potencjału w dyscyplinie, bo tu się zgodzę. I jak często właśnie najbardziej byłem w ogóle zdegustowany, jak lekkoatleci polscy wrócili po Mistrzostwach Europy, zdaje się to było w Berlinie, największy sukces lekkiej atletyki. Wiecie, proszę Państwa, na czym się skupili komunikacyjnie? Co słyszeliśmy w wywiadach, może pamiętacie? Zresztą po kolejnych mistrzostwach też to było. Dlaczego oni nie zarabiają tyle, co piłkarze? Więc zamiast skupić się na promowaniu dyscypliny, i pan podobnie przypomniał mi Kszczota zwłaszcza, a więc fajna twarz lekkiej atletyki, fajny gościu, który może się sprzedawać, ale obserwuje to sponsor i widzi, że facet po super wyniku, pierwsze co mówi, dlaczego on nie zarabia tyle, co piłkarz, no to znaczy, że nie wiem, no oni nie są przygotowani komunikacyjnie. To trzeba było wykorzystać w 100% na komunikacji, na budowanie dyscypliny. I najprostsza odpowiedź jest takim zawodnikom, takim osobom, no zostań piłkarzem sobie. Żeby zostać piłkarzem, który zarabia na poziomie, nie wiem, 20 kilkunastu tysięcy, to nie ma ich wcale dużo w Polsce. To jest grupa może 200 zawodników. To tak się mówi, ale od pierwszej ligi zaczynają się kontrakty na poziomie 5-6 tysięcy, prawda? Więc ta piłka ma taki niestety wizerunek i to jest problem polskiej piłki poza kwestiami kibicowskimi. To jest problem taki, że ten piłkarz jest najgorszy, bo on zarabia dużo, prawda? Ale niestety, no trzeba się poświęcić trochę dla piłki nożnej, to nie jest łatwa dyscyplina i trzeba wybrać tą dyscyplinę. W piłce nożnej wybiera się jednego z miliona, w rugby podejrzewam, że jednego z kilku tysięcy, nie? Więc te proporcje też są jak gdyby różne, więc ja zachęcam do tego, żeby nie odnosić się do piłki nożnej, bo ja na miejscu Kszczota i innych lekkoatletów wręcz poprosiłbym Roberta Lewandowskiego, żeby mu pogratulował na swoim fanpage'u, tak jak to robią ze skoczkami, nie? Narciarskimi, super się dogadują. Podziękowania, wymiana, on przyjedzie na skocznię i tak dalej. I to jest fajna komunikacja. Wiele dyscyplin zabija się od środka, ja mam takie wrażenie. To prawda, bardzo mocno o to dbamy, żeby ci sportowcy, którzy są w naszej stajni, gratulowali sobie nawzajem. Trzeba tylko jedno. Sponsoring generalnie, nie wiem, tak, przepraszam, jak panowie chcecie coś dodać, to jest naprawdę ciężki, pozyskanie sponsora to jest ciężka robota, nie? To nie jest tak, że z roku na rok. Ja zawsze byłem zdania, swego czasu rozkręcałem taki Lech Business Club w Lechu Poznań i tam zawsze prezes mówił, a dlaczego te firmy płacą tylko po 200 zł? Nie? Ja mówię, spokojnie, najpierw trzeba ich przekonać do tego, stworzyć coś małego. Wszyscy porywamy się w ofertach sponsorskich na to, bo wszyscy myślą, że dotrą do pana dyrektora tutaj, że on przegląda 100 ofert dziennie. No nie sądzę, ja nie sądzę, że ma na to czas. Pewnie ma do tego ludzi, albo w ogóle połowa jest odrzucanych na etapie rozpakowywania. Natomiast wydaje mi się, że to jest proces, na który trzeba pracować na zaufanie, na budowanie relacji i zacznijmy od małych, średnich przedsiębiorstw, bo ich jest najwięcej tu chociażby nad morzem, prawda? I to dosyć silnych małych, średnich przedsiębiorstw. Jak pan pójdzie z ofertą, że chce pan na sponsora głównego za 100-200 tysięcy, to pan może sobie po wynikach i zyskach firm, które są, a w ogóle te, które są na giełdzie, to w ogóle pan wie wszystko o ich wynikach finansowych. No ile firm stać na to, żeby wyłożyć w skali roku, nie wiem, 300-400 tysięcy na marketing? Zacznijmy od mniejszych firm, przekonajmy. No i po roku, po dwóch byłem u prezesa i ta firma, która, nie wiem, była optykiem lokalnym, z 200 zł już weszła na 2000 na pakiet, nie? Czyli moim zdaniem to jest krok po kroku, natomiast brakuje sponsoringu cierpliwości, to jest na pewno problem, jest to bardzo, bardzo trudny obszar do zarządzania i do realizowania, także też nie dziwię się, że ma pan pewne też problemy, bo problem pojawia się też od strony organizacji sportowych ze strukturą. Nie ma ludzi po prostu do tego. Nie? Ja znam wiele związków sportowych, gdzie jedna osoba zajmuje się i marketingiem, i zakupem sprzętu dla sportowców. Nie? No, tak się nie da, chociaż bardzo dużo się poprawiło. Naprawdę już też nie chcę, w związkach sportowych naprawdę jest duży postęp. Instytut Sportu robi bardzo fajne szkolenia dla związków sportowych i nie tylko z marketingu, ale z wielu obszarów. Obecność jest obowiązkowa. Także nawet jeśli komuś się bardzo nie chce, albo ktoś myśli, że jest głupio mądry, bo wszystko wie o marketingu, to musi wziąć udział wysłana osoba. Może trochę brakuje na tych szkoleniach właśnie prezesów, bo to oni determinują pewien rozwój. Nie wiem, jak wygląda teraz struktura organizacyjna w rugby, jak to jest, bo tam były stowarzyszenia różne, nie wiem, jak to teraz się poukładało. Znaczy, jak pan powiedział, no, do poprawy, tak.
Powoli będziemy kończyć. Czy jeszcze jakieś pytanie może z sali? Proszę bardzo. Mamy minutę. Jeśli chodzi o korzyści ze sponsoringu właśnie sportowego, jest taka rzecz, której ja nie rozumiem. Jest taki klub Wieczysta Kraków, która zatrudniła Sławka Peszkę za 40 tysięcy złotych. Skąd? Jakie to są korzyści z tego? Proszę mi wytłumaczyć. Niech mi ktoś mi tłumaczył, bo ja nie rozumiem. To znaczy, skąd Wieczysta Kraków miała 40 tysięcy złotych na zatrudnienie Sławka Peszkę? To już oczywiście, Peszki, to już oczywiście pytanie do Wieczystej Kraków. No to chyba jest taki case, że gdybyśmy tu każdy z nas miał wypowiedzieć, co o tym sądzi, to myślę, że moglibyśmy nie być zgodni. Ja dostrzegam pewną wartość marketingową tego działania, no bo zastanówmy się, czy 2 miesiące temu wiedziałby pan o istnieniu klubu Wieczysta Kraków. Pewnie nie, tak jak i bardzo wielu Polaków. Oni w bardzo krótkim i teraz to pytanie i to rzecz względna, czy dużym nakładem finansowym w perspektywie całego kontraktu, no ale bądź co bądź, no załatwili sobie zainteresowanie głównych mediów grając w czwartej lidze. Jeżeli dołożymy do tego to, że tak przynajmniej twierdzą władze tego klubu, jest to projekt długofalowy, który jest nastawiony na to, żeby za sprawą i wokół Sławomira Peszki budować drużynę, która rok po roku będzie się pieła coraz wyżej w szczeblach ligowych, no to za 5 czy 7 lat może się okazać, że był to strzał w dziesiątkę. Pytanie, czy... Jeszcze raz? Pan w to wierzy. Czy ja w to wierzę? No jakby ja tu... To nie jest kwestia mojej wiary. No ja pewnie gdybym miał podjąć taką decyzję, to poprosiłbym o kilka danych, ale no jestem w stanie wyobrazić sobie, znaczy w co wierzę. Czy wierzę w to, że Wieczysta Kraków jest w stanie awansować do ekstraklasy w perspektywie 5 lat? Pewnie nie. Ale jestem w stanie wyobrazić sobie, że w perspektywie 5 lat są w stanie sprawić na przykład dużą niespodziankę w Pucharze Polski. Czy warto tutaj podkreślić, że właściciel Wieczystej wcześniej rozważał wejście kapitałowe w Wisłę Kraków i z tego zrezygnował, pewnie doszły też te kwestie kibicowskie. Postanowił zbudować projekt od podstaw. No, być może jest to jego fanaberia, no też są to jego prywatne pieniądze. Przykłady takie jak czy Termalika, czy wcześniej Heko Czerw, no pokazują, że jeżeli ktoś ma wystarczającą determinację i pieniądze na to, żeby, które może zaangażować w budowę takiego klubu, to jak najbardziej da się zbudować taki klub, nawet często bez potencjału kibicowskiego, bo Wieczysta ma z jednej strony Wisłę, Krakowie, Kutnika, Garbarnię, więc jest otoczona dużymi klubami, no ale bez potencjału kibicowskiego, jeżeli chce się, no to da się taką fanaberię zrealizować. Tu warto podać też przykład Groclinu, Groclin, Dyskopolia, Grodzisk Wielkopolski, no Sebastian Mila bramka przeciwko Davidowi Simonowi. No ktoś kiedyś mądry powiedział, że no, gdyby pieniądze grały w piłce nożnej, no to Zjednoczone Emiraty Arabskie byłyby już wielokrotnym mistrzem świata. Więc to jest dobra chyba puenta, jak rozmawiamy na temat sponsoringu, że oczywiście te pieniądze są ważne, ale zawsze musi być ten taki faktor X, który decyduje o takich małych momentach. Czy Sławomir Peszko jest taką osobą? Zobaczymy, ale myślę, że na takim poziomie wartości marketingowej, to na pewno jest to wartość dodana dla tego klubu. Ja chciałem tylko powiedzieć, że w kontekście tego pytania nic nie ujmując umiejętnością Sławomira Peszki. Oczywiście, no tak, kurczę, reprezentant, do niedawna zawodnik Lechii i wedle mojej wiedzy tylko w wyniku jakiegoś konfliktu z trenerem odsunięty od pierwszej drużyny, więc no na poziomie piłkarskiego wyszkolenia to myślę, że jeden z lepszych zawodników który biegałby po boiskach polskiej ekstraklasy. Z jednym zdaniem kończymy, panowie. Ja myślę, że też odniosę do tego przykładu. Próbowałem wczuć się też w rolę właściciela i z punktu widzenia marketingowego, jeśli on ma jakąś strategię marketingową, to co powiedział tutaj pan dyrektor, budowanie marki. Szybki sposób na zbudowanie rozpoznawalności marki. Możemy przeprowadzić badania, kto wie, czy Wieczysta nie będzie drugim albo trzecim klubem w tej chwili rozpoznawalnym w Krakowie. A więc można powiedzieć, że jakiś tam efekt został osiągnięty. Druga sprawa to nie sądzę, żeby za tym poszła też aż bardzo doprecyzowana strategia marketingowa, bo jak ja bym był takim prezesem, to kto wie, czy bym nie stworzył jakiś produktu, który bym wypromował. Nie wiem do końca z jakiej branży on się wywodzi, ale można by wykorzystać od razu przy okazji tą popularność i zasięgi w celu sprzedaży. No kwiecień jest
właścicielem sieci aptek Słoneczna. No właśnie, tylko apteki nie mogą się bezpośrednio promować, bo jest pewne sprawy ustawowe. No ale to może bym wprowadził jakiś lek Peszko, chociaż wiemy, co z czym by to się kojarzyło. Natomiast Sławek wykorzystuje, moim zdaniem, w Polsce jest bardzo fajne to, że polskie społeczeństwo myśli dość prostymi kategoriami i skojarzeniami. Sławek Peszko, z czym się Państwu kojarzy? Z wódką Peszko. I wódko Peszko już powstała. Powstała nawet restauracja, która gdzieś tam do tego nawiązuje. Więc on czerdżuje i korzysta z tego, moim zdaniem, idealnie. Natomiast jak klub wykorzysta to pod kątem popularności, budowania marki, trudno powiedzieć. Na razie wydaje mi się, że to jest takie widzimisię bogatego właściciela i prezesa. Ja tylko zakończę jednym zdaniem. 40 tysięcy złotych miesięcznie, czyli to jest niecałe 500 tysięcy złotych rocznie. No to chyba też nie zdradzę tajemnicy, ale no nie kupiłby właściciel spotów reklamowych w telewizji za takie pieniądze. I co drugi, co dwa razy w tygodniu pierwszej strony Sport.pl. Tak, myślę, że na poziomie choćby ekwiwalentu reklamowego, który pewnie jest ułomnym wskaźnikiem i trzeba by go trochę przemnożyć, to ten transfer w perspektywie roku już mógł się zwrócić. Ja tylko dodam ostatnie słowo, że Sławek Peszko powiedział, że 40 tysięcy by nie grał, więc to chyba nie są dane dosyć pewne. Dziękuję bardzo, jak spojrzałem, pan poseł na mnie spojrzał, to już kończymy. Jego koledzy, którzy przyjeżdżają autobusem na mecz, na trening, a on Bentley. Jaki to ma wpływ? Dotykamy tej sfery zarobkowania znowu skojarzeń z piłkarzami, nie? Że piłkarz to jest ten, który zarabia te aspekty takie troszkę etyczne, nieetyczne. Ale żyjemy w wolnym kraju, możemy robić, jeśli biznesmen ma na to środki i wydaje, to może sobie nawet Ronaldo ściągnąć. Myślę, że nie przyjdzie na żaden trening. Właściciel? Nie, Peszko. Aha, Peszko. Nie, no myślę, że tam bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Im dalej w las, tym rozmowa była bardziej interesująca. Dzięki.